Za nami rozstrzygnięcie 8 edycji budżetu obywatelskiego Opola. Czas zatem na podsumowanie, dlatego moim i Państwa gościem jest dzisiaj Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Poznaliśmy wyniki głosowania, wiemy już, jakie projekty mieszkańcy chcieliby, aby były zrealizowane. Tych projektów jest 18. Jak ocenia Pani te projekty, biorąc też pod uwagę doświadczenie tych 8 już edycji? Rzeczywiście to 8 edycja budżetu obywatelskiego w mieście Opolu za nami i tak naprawdę wszystkie zgłaszane projekty przez mieszkańców mają ogromną wartość, bo wykazują aktywność, zainteresowanie miastem, chęć wpływania na miasto. Więc tutaj ogromne podziękowanie dla wszystkich wnioskodawców i wszystkich głosujących. Natomiast te projekty, które zwyciężyły, te 18 projektów z 84, na które można było głosować, tak naprawdę pokazują naszą codzienność miasta, pokazują, na co mieszkańcy zwracają uwagę, czego im brakuje, co by chcieli zmienić. I te projekty można podzielić tak naprawdę na dwie takie grupy. Bardzo takie codzienne, życiowe, związane właśnie z oświetleniem, z drogą, z chodnikiem. Projekty związane z bezpieczeństwem, z bezpiecznym dojściem do instytucji oświatowych chociażby. I taka druga grupa projektów, kiedy już mieszkańcy myślą o wolnym czasie, już są po pracy, już nieco inaczej myślą o innych rzeczach i potrzebują takiej przestrzeni, aby się spotkać, aby poćwiczyć, aby pospacerować, pojeździć rowerem na rolkach, więc taki dwugłos wśród tych projektów mamy, no bo takie też potrzeby mają mieszkańcy Opola. Mam przed sobą listę tych projektów, wśród nich na przykład rewitalizacja podwórka szkolnego przy publicznej szkole podstawowej nr 31, ale jest też miejski tor sprawnościowy, trampolina integracyjna, czy też rolkostrada. Tak jak Pani wspomniała, te projekty są podzielone, ale też chyba sprawiają, że rzeczywiście Opolanie chcą spędzać czas aktywnie i chcą go spędzać razem, chcą się integrować, ale oczywiście, tak jak też Pani wspomniała, no chcą dbać o bezpieczeństwo. To prawda i to widać od kilku edycji bardzo mocno tych projektów związanych właśnie z czasem wolnym, z rekreacją, ze sportem jest bardzo dużo. Też oczywiście z edukacją, z oświatą. To jest taka grupa, która faktycznie też jest bardzo ważna dla mieszkańców. Stąd mamy tutaj też projekty związane z instytucjami oświaty szkolnymi. Ale ta rekreacja, te miejsca spotkań, integracji, bycie razem po południu, w weekend są dla mieszkańców bardzo, bardzo ważne i zresztą widzimy to też na różnych miejskich wydarzeniach plenerowych. Mieszkańcy szukają takich okazji, chcą ze sobą być. Ja myślę, że po tym roku bardzo trudnym dla nas wszystkich, kiedy szczególnie brakowało nam bezpośredniego kontaktu, możliwości spotkania, rozmowy, ale w ogóle też wyjścia z domu, prawda? To znalazło swoje odzwierciedlenie w tej edycji budżetu obywatelskiego i mieszkańcy rzeczywiście bardzo chętnie takie wnioski zgłaszali, ale też na nie głosowali. A czy są jakieś projekty, które powracają? Nie udało się rok wcześniej czy dwa lata wcześniej, to ponownie zostaną one zgłoszone i dajemy szansę, żeby były zrealizowane. Tak, rzeczywiście są takie projekty, my nawet mówiliśmy o tym na podsumowaniu, ponieważ to pokazuje, że mieszkańcy wiedzą, czego chcą, są zdeterminowani i walczą o te projekty. Nawet jeżeli nie uda się za pierwszym razem i projekt nie zdobędzie najwyższej liczby punktów, to faktycznie mamy już na przestrzeni tych minionych lat kilka takich projektów, które powracały 2, 3 razy, 4. Zresztą tutaj wśród projektów zwycięskich mamy takiego rekordzistę. 3 razy do 3 razy sztuka. To jest właśnie chociażby fontanna w dzielnicy Generalskiej, projekt, który wygrał. I wiemy też, już wiemy po wczorajszym spotkaniu, że kilka grup wnioskodawców, którym się nie udało w tej edycji, mówią, no trudno, być może prowadziliśmy zbyt słabą kampanię, być może rzeczywiście mieszkańcy uznali, że inny projekt jest bardziej potrzebny, ale dali nam szansę, zagłosowali na ten projekt, więc będziemy walczyć w przyszłej edycji i o to też prosimy, żebyście Państwo powracali z tymi projektami, bo na pewno warto, skoro jakaś część mieszkańców na niego zagłosowała, to znaczy, że on jest potrzebny i zachęcam już do kolejnej 9 edycji. Wspomniałyśmy na początku, o tym podkreśliłyśmy, że to jest już 8 edycja budżetu obywatelskiego. Jak zmieniały się te zgłaszane projekty? To znaczy, myślę, że to też będzie odzwierciedlało, jak zmieniają się potrzeby Opolan. W ogóle zmieniał się budżet obywatelski, bo zobaczcie Państwo, startowaliśmy w 2015 roku też z zupełnie inną kwotą. Kwota, od której rozpoczęliśmy przygodę z budżetem obywatelskim w Opolu, to kwota 2 milionów złotych.
W tej edycji mamy 6 milionów 400 tysięcy. Ogromna różnica. Za każdym razem rzeczywiście był przyrost, więc to też daje taką zachętę dla mieszkańców, żeby startować, żeby zmieniać to swoje najbliższe otoczenie, bo jest też konkretna kwota do dyspozycji. Zmieniały się wytyczne, zmieniały się zasady. Pewnie mieszkańcy doskonale pamiętają, też wnioskodawcy, kiedy mieliśmy podział na projekty duże i małe. W międzyczasie weszły projekty mikro, takie do 10 tysięcy złotych, które teraz już ich nie ma, ale mamy inicjatywę lokalną. Też narzędzie partycypacji społecznej, wnioski mogą składać mieszkańcy właśnie do 10 tysięcy złotych, więc jakby to bardzo mocno ewoluowało i te projekty również zmieniały się pod kątem takiego nasycenia danym tematem. Pierwsze edycje bardzo popularne, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, miejsca właśnie do ćwiczeń, do takiej aktywności fizycznej, ruchowej, ale cały czas oczywiście remonty, bezpieczeństwo, ta kategoria drogi, chodniki, oświetlenia, ona jest wiodąca od 8 edycji. I to się właściwie nie zmienia, no ale zobaczmy też, że to są takie obszary, w których no, nie wystarczy raz zrobić dobrze zadania. Po 5-8 latach też są potrzebne jakieś wymiany, remonty i to też widzimy w budżecie obywatelskim. Aby projekt dostał się do głosowania, musi najpierw przejść ocenę formalną i merytoryczną. Wiem, że w tej edycji było zgłoszonych na początku 120 projektów, ostatecznie ocenie mieszkańców zostało poddanych 84. Jakie błędy zwykle popełniają wnioskodawcy? Trudno mówić o błędach, bo bardzo często te projekty są oceniane negatywnie, dlatego że na przykład dany teren nie należy do gminy, albo jest jakaś własność, która no, nie pozwala tego projektu zrealizować w takim pomyśle, w jakim składa go mieszkaniec. Czasami zdarza się tak, że wnioskodawca właściwie trafił w pomysł, który już gdzieś w kuluarach ratuszowych, wydziałowych jest, więc nie ma sensu dublować pomysłu. Więc powiedziałabym właśnie, że to są takie czynniki bardziej formalne, często prawne, wynikające z pewnych obostrzeń, odległości. Często nam się to zdarza na przykład przy placach zabaw. Mieszkańcy widzą jakiś dosłownie kawałek wolnego miejsca na osiedlu, przy bloku, myślą sobie, no dobrze, bardzo fajnie byłoby, żeby tam była ławeczka, jakieś zabawki dla dzieci, mini plac zabaw, ale okazuje się na przykład, że te wytyczne związane z odległościami od ulicy, od najbliższego budynku są za małe, żeby w tym miejscu taki plac zabaw zrobić, więc my zawsze podkreślamy ten walor edukacyjny. Mieszkańcy poznają miasto poprzez budżet obywatelski, poznają też specyfikę pracy samorządu, tą naszą pracę urzędniczą i łatwiej im zrozumieć pewne decyzje i też konsultować i negocjować różne sprawy i pomysły z przedstawicielami miasta. W puli budżetu 6,4 miliona, natomiast cała ta pula nie została wykorzystana. Mamy też pieniądze w rezerwie. Z czego to wynika? No i co dalej w takim razie? To prawda, więc tutaj też takie światełko nadziei dla tych wnioskodawców, którzy być może są drudzy, trzeci na liście. Mamy ponad 800 tysięcy w puli rezerwowej. To wynika z, no właśnie z tych oszczędności w poszczególnych kategoriach. Jeżeli projekty, które wygrały, nie skonsumowały całej kwoty, która była przeznaczona na dany rejon, czyli teren danej dzielnicy, bądź projekty ogólnomiejskie, wszystkie te środki trafiają do puli rezerwowej i teraz Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego Inicjatywy Lokalnej będzie analizował raz jeszcze listę rankingową i przedstawi pewną propozycję panu prezydentowi. Ostateczną decyzję podejmuje prezydent miasta, więc trzymamy cały czas kciuki, bo to są środki finansowe, które cały czas są w grze i myślę, że jeszcze będzie radość tych wnioskodawców, którzy są na liście rankingowej. Czyli na tę chwilę mamy 18 projektów, ale zapewne będzie ich więcej zrealizowanych. Wiemy na tę chwilę, jakie będą na dziś realizowane, ale to w takim razie, no właśnie, jak ta realizacja będzie wyglądała, jak będzie przebiegała? Wybraliśmy, co dalej?
Teraz te projekty są już przydzielane do konkretnych wydziałów, które je opiniowały, które będą je realizowały. Są wpisywane do budżetu miasta na przyszły rok, czyli 2022. I tak naprawdę ich realizacja rozpoczyna się z nowym rokiem. Kiedy, czy już w styczniu, czy dopiero w maju na przykład, to zależy od specyfiki projektu, od czasu, który jest niezbędny, żeby ten projekt zrealizować i zakończyć do końca grudnia 2022 roku. Mamy nadzieję zatem, że będzie wszystko przebiegało zgodnie z planem i rzeczywiście wszystkie te projekty będą jak najszybciej zrealizowane, żeby mieszkańcy mogli się z nich cieszyć. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę, a moim Państwa gościem była Dorota Pichowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego. Dziękuję bardzo.